Sport w Republice. Rafał Kasprzak, dobry wieczór Państwu. Legia Warszawa pierwszym finalistą Pucharu Polski w sezonie 22-23. Stołeczny zespół skromnie uporał się z KKS-em Kalisz, ogrywając trzecioligowca 1-0. Dziś natomiast poznamy drugiego finalistę, a wyłoni go mecz Rakowa-Częstochowa z Górnikiem Łęczna. Choć trzecioligowy KKS Kalisz na drodze do półfinału Pucharu Polski pokonał aż 3 drużyny z Ekstraklasy, to i tak zdecydowanym faworytem była Legia Warszawa. Podopieczni Kosztyrunia Icza rozpoczęli potyczkę z wysokiego C, a dokładnie od wyjścia na prowadzenie już w drugiej minucie po bramce Igora Strzałka, dla którego to premierowe trafienie w barwach Legii. Mogło się wydawać, że klub spod Łazienkowskiej pójdzie za ciosem i będziemy świadkami ich okazałego triumfu. Nic jednak z tych rzeczy. Kaliszanom należą się wielkie brawa, bowiem nie poddawali się do ostatnich sekund i robili wszystko, by doprowadzić choćby do remisu. Ostatecznie więcej goli już nie padło i choć gospodarze przegrali, to na pewno ze świadomością, że dali z siebie maksa. Natomiast Legia Warszawa przedłuża serię spotkań bez porażki i spokojnie czeka teraz na swojego rywala w finale, z którym zagra o 20 triumf w tych rozgrywkach. A tego rywala pozna już dziś wieczorem. W drugim półfinale lider Ekstraklasy Raków Częstochowa udaje się do Łęcznej na potyczkę z Górnikiem. Dla zespołu Marka Papszuna to okazja na poprawę nastrojów po ostatniej porażce w Warszawie z Legią. Pytanie tylko, czy wszyscy piłkarze są zdrowi i mają siły na kolejny mecz po zaledwie 3 dniach odpoczynku. Tak, no to plus tego meczu, jeden z niewielu, że sytuacja zdrowotna jest dobra albo bardzo dobra. Jest to bardzo ważne spotkanie, jest to mecz półfinału Pucharu Polski, czyli krok od finału i musimy się do tego tematu bardzo dobrze przygotować, tak aby w tym trzecim finale z rzędu zagrać. Obie drużyny mają o co walczyć. Górnik w przypadku awansu do finału Pucharu Polski zanotuje swój największy sukces w historii klubu. Raków zaś nigdy wcześniej nie wygrał z tą drużyną w Łęcznej, choć próbował już 3 razy. Początek meczu o godzinie 20:30. Piąte i zarazem już ostatnie w tym sezonie El Clasico, którego stawką będzie awans do finału Pucharu Króla. W dzisiejszym rewanżu na Camp Nou Robert Lewandowski i spółka bronić będą skromnej zaliczki 1-0 z pierwszego starcia. Po porażce z FC Barceloną w La Liga Real Madrid traci do Blaugrany już 12 punktów. Puchar Króla więc pozostaje ostatnią nadzieją królewskich na jakikolwiek triumf na krajowym podwórku. Znów jednak na drodze może stanąć duma Katalonii. Robert Lewandowski i spółka pierwsze starcie półfinałowe wygrali 1-0, a dzisiejszy rewanż odbędzie się na ich terenie. Za Barceloną przemawia również bilans spotkań. Na 10 ostatnich El Clasico Barca wygrała 5, z czego aż 3 z rzędu. Przed zbytnim optymizmem przestrzega jednak swoich piłkarzy Xavi Hernandez. Real Madrid może być tutaj faworytem. Ma wiele do udowodnienia. Zespół ten jest przyzwyczajony do odwracania losów rywalizacji z wielkimi rywalami, więc musimy być bardzo czujni. Dla mnie są faworytem, a my musimy postarać się być po prostu lepsi. Plan jest taki, żeby nie zwariować na punkcie konieczności zdobycia bramki. Możemy strzelić gola nawet w 90 minucie. Najważniejsze to skupić się na kontrolowaniu gry z piłką i bez niej. Musimy jeszcze szybciej przechodzić z obrony do ataku i zadbać o skuteczność. Dzisiejsze El Clasico będzie już piątym i zarazem ostatnim w obecnym sezonie. Real Madryt i FC Barcelona w samym 2023 roku zmierzą się po raz czwarty. Początek meczu o godzinie 21:00 stawką awans do finału Pucharu Króla, gdzie czeka już na swojego rywala Osasuna. Drużyna z Pampeluny dość niespodziewanie ograła w dwumeczu Athletic Bilbao. Pierwszy mecz zakończył się porażką Basków 0-1, w rewanżu zaś po dogrywce padł remis 1-1. Dla Osasuny jest to drugi w historii klubu awans do finału Copa del Rey. Pierwszy miał miejsce w 2005 roku. Dopiąć swego i postawić kropkę na D to plan Jastrzębskiego Węgla na rewanżowe starcie w ramach półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Wicemistrzowie Polski w pierwszym meczu ograli Halk Bank 3-1, tak więc dziś do pełni szczęścia potrzebują zaledwie 2 ugranych setów. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla zdają sobie sprawę, że awansu nikt im za darmo dziś nie podaruje. Choć wicemistrzowie Polski ograli Halk Bank 3-1, to sami przyznawali, że spotkanie w Ankarze było dla nich niezwykle ciężkie i kosztowało ich mnóstwo wysiłku. Wynik z pierwszego starcia jest znakomity, ale w rewanżu rywale z pewnością tanio skóry nie sprzedadzą. Pomóc podopiecznym Marcelo Mendeza mają kibice, którzy do ostatnich miejsc wypełnią halę i którzy chcą dziś świętować pierwszy w historii klubu awans do finału Ligi Mistrzów. Tego oczekujemy i tak też się słyszało, że już wszystko jest wyprzedane i będzie przysłowiowy full house. Z tego się bardzo cieszymy, bo to jest nasz 8. powiedzmy zawodnik
gramy u siebie, inaczej nie może być. Ci kibice przyjdą, a komu zabraknie miejsca na hali, to z pewnością usiądą przed telewizory i wszyscy nas będą wspierać swoim wspaniałym dopingiem. I my postaramy się odwdzięczyć awansem do finału. Jastrzębski Węgiel do awansu potrzebuje tylko i aż dwóch setów, tak więc historyczny sukces jest na wyciągnięcie ręki. Początek spotkania o godzinie 20:30. Z informacji sportowych to wszystko. Już niedługo przemówienie prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, a także przemówienie prezydenta Polski Andrzeja Dudy. Dobrego wieczoru, do zobaczenia.